Polski turniej i finał. Austriak Stefan Kraft zwycięzcą konkursu w Zakopanem. W czołowej dziesiątce zabrakło Polaków. Szansę na życiowy sukces miał Aleksander Zniszczoł. W pierwszej serii Zniszczoł skoczył aż 141,5 metra, dzięki czemu zajmował wysoką czwartą lokatę. W drugiej próbie wylądował jednak 13 metrów bliżej i ostatecznie zajął 11 miejsce. Jestem wkurzony, bo poszło troszkę za dużo do kierunku i już nie było wysokości. 135 i 137 metrów. Te odległości pozwoliły Dawidowi Kubackiemu zająć 12. pozycję. 17. był Kamil Stoch. W drugiej serii wystąpiło łącznie aż 6 biało-czerwonych. Paweł Wąsek, Maciej Kot i Piotr Żyła uplasowali się w trzeciej dziesiątce. W polskim turnieju triumfowali Austriacy. Byli najlepsi w rywalizacji drużynowej, a dziś mogli cieszyć się z indywidualnej wygranej Stefana Krafta. Lider klasyfikacji generalnej wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera i Słoweńca Angela Niszka. Stefan Kraft wygrał konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł był 11. Nadzieje na lepszy wynik i pierwszą dziesiątkę były spore. Aleksander Zniszczoł w pierwszej serii skoczył 141,5 metra, co na tym etapie dawało mu czwarte miejsce. W drugiej 29-latek skoczył słabiej i zakończył zawody na 11 miejscu. Poza Zniszczołem punkty zdobyło jeszcze 5 Polaków. Fajnie, że jestem w stanie walczyć o podium. Jeszcze więcej stabilizacji i będzie dobrze. Konkurs wygrał Stefan Kraft przed Wellingerem i Laniszkiem. W cyklu Polski Turniej triumfowali Austriacy, którzy na ostatniej prostej wyprzedzili Słoweńców. Zakopane przemówiło, sprawa zakończona. Polski turniej i finał. Stefan Kraft zwycięzcą konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi. W czołowej dziesiątce zabrakło Polaków. Szansę na życiowy sukces miał Aleksander Zniszczoł, ale nie wyszło. Tylko 2 zawodników przekroczyło w pierwszej serii 140 metrów. Najdalej 142,5 poszybował rewelacyjny Austriak Stefan Embacher. Niskie noty po niepewnym lądowaniu pozbawiły jednak zaledwie 18-letniego skoczka miejsca w pierwszej dziesiątce. Metr bliżej skoczył Aleksander Zniszczoł. Dzięki bonifikacie punktowej na półmetku zawodów najlepszy z Polaków był tuż za podium. Ze stratą nieco ponad 6 punktów do lidera prowadził ten, który pewnie zmierza po kryształową kulę. Stefan Kraft uzyskał 137 metrów, ale z niższej belki startowej. Po pierwszej serii z konkursem pożegnało się 2 biało-czerwonych, Andrzejowi Stękale i Klemensowi Murańce. Awansu do najlepszej 30 nie zagwarantowało nawet przekroczenie punktu K skoczni w Zakopanem. Pozostali Polacy na odległych lokatach. W drugiej serii o 3 pozycje poprawili się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Skoki na odległość 137 oraz 137,5 metra dały im ostatecznie 12 i 17 miejsce. Najlepszy występ, 2 całkiem solidne skoki w konkursie. No myślę, że to będzie bardzo pozytywny dzień. Jest poprawa i robimy te kroki do przodu. Szansę na najlepszą lokatę w karierze zmarnował Zniszczoł. W drugiej próbie uzyskał tylko 128,5 metra. Ostatecznie był 11. Jestem wkurzony. Skok poszedł tak, wyszedł taki, nie na takie warunki, jak miał wyjść, bo poszło troszkę za dużo do kierunku i już nie było wysokości. W polskim turnieju triumfowali Austriacy. Byli najlepsi w rywalizacji drużynowej, a dziś mogli cieszyć się z indywidualnej wygranej Stefana Krafta. Lider klasyfikacji generalnej wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera i Słoweńca Angela Niszka. Pomiędzy polskim turniejem a Mistrzostwami Świata w lotach przerwa krótka, ale czas na refleksję się znajdzie. Co o uniwersum skoków wiemy po rywalizacji w Zakopanem? Raport Filipa Czyszanowskiego i Patryka Pancewicza. Były emocje, była dramaturgia, było, Filipie, to, co myślę w Zakopanem lubimy najbardziej. Ja tutaj będę z naszej dwójki tym większym optymistą, bo uważam, że dzisiejsze zawody, gdzie 6 naszych punktowało, gdzie Olek Zniszczoł tak naprawdę walczył tutaj dzisiaj o podium, bo tak trzeba powiedzieć, to jest występ, z którego możemy być jako kibice zadowoleni. No dobrze, patrząc na liczbę punktów w tym sezonie Pucharu Świata do Pucharu Narodów, czyli tego reprezentacyjnego ujęcia, to faktycznie 75 to najlepszy dorobek w tym sezonie, no ale z drugiej strony 14 kolejny konkurs indywidualny bez Polaka w top 10 i takiej serii nie mieliśmy w XXI wieku, więc zależy, jak to do tego podchodzi, czy szklanka do połowy pełna, czy pusta. Na pewno jeżeli chodzi o naszych liderów, to wciąż wiele brakuje, no ale Olek Zniszczoł i Paweł Wąsek to są ci zawodnicy, którzy jeżeli chodzi o ten weekend, to moim zdaniem wyszli z cienia, bo to tak naprawdę oni grali te pierwsze skrzypce i tutaj możemy na pewno duży plus przy obu tych panach postawić. No ale Filip, nie Polacy dzisiaj byli głównymi bohaterami. Stefan Kraft, 37. zwycięstwo, 109. miejsce na podium. No, absolutny fenomen.
legendarny Jan Ahonen prześcignięty w tych liczbie, w tej liczbie podiów. Król to jest posągowa postać dla skoków, ten jego lot. Mówię o Stefanie Krafcie, to można włożyć do Muzeum Narodowego Austriackiego i pokazywać każdemu na świecie, bo w zasadzie nie ma o co się przyczepić. Słuchamy Stefana? Absolutnie, wzór sportowca, myślę, że warto kilka słów właśnie od niego posłuchać. To niesamowite być w czołówce najlepszych skoczków narciarskich w historii. Wyprzedziłem w klasyfikacji Jana Ahonena, czyli mojego wielkiego idola. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo go podziwiałem, a teraz mam więcej wygranych w pucharze od niego. To miłe uczucie. Czy twoim kolejnym celem jest zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich? Oczywiście, zrobię wszystko, by być najlepszym. Tym bardziej, że zawody odbędą się przed naszą publicznością. Wiem, że będę faworytem, a nigdy nie jest łatwo nim być. Zobaczymy. Na pewno postaram się o medal. Stefan Krafty wygrywa, ale Austriacy też wyszarpali to zwycięstwo w całym polskim turnieju, bo tak jak mówiliśmy, tutaj ta rywalizacja toczyła się drużynowo, ta klasyfikacja generalna, także 50 tysięcy dla Austriaków. 50 tysięcy euro, dodajmy. No dodajmy, oczywiście, do podziału, więc pewnie to... Na dobrą kolację w Zakopanem będzie. Nie na każdym zrobi ogromne wrażenie, no ale tak, ten polski turniej, jak oceniamy, chyba pozytywnie, choć pewnie gdyby Polacy byli tutaj w lepszej dyspozycji, to wybrzmiałoby to pełniej, ten nasz polski turniej na polskiej ziemi. No tak, raczej nie zobaczymy polskiego turnieju w przyszłym roku w kalendarzu Pucharu Świata, ale warto się starać w kolejnych latach, by ten turniej, te zawody zagościły na stałe. I co? Za moment Mistrzostwa Świata w lotach na Kulm znamy skład Polski bez żadnych niespodzianek. Tak, Kubacki, Stoch, Żyła, Wąsek i Zniszczą. To jest ta piątka, którą prognozowaliśmy i tak też Thomas Turnbichler wybrał. Impreza sezonu, no my nie możemy liczyć na nic wielkiego. Myślę, że to miejsce w top 10, o którym Filip wspomniał i o którym mówimy tak naprawdę od początku sezonu, byłoby jakimś małym przełamaniem i myślę, że to jest maks, o czym w tym momencie możemy mówić, jeżeli chodzi o naszych. Kłaniamy się z Zakopanego. Dobranoc.